Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o mieszkańcach Legionowa z przedziału wiekowego 50+, którzy ostatnio wpadli na pomysł, aby doradzać prezydentowi Legionowa. Dlatego dziś do studia zaprosiłem Romana Biskupskiego, inicjatora tej inicjatywy, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Skąd panie prezesie pomysł, aby utworzyć Radę Seniorów przy prezydencie miasta? Szanowny panie redaktorze, my żyjemy w tej chwili w bardzo trudnych, skomplikowanych i bardzo szybkich czasach. Mamy z telewizora ciągle mówi się o globalizacji, o komputeryzacji i wielu innych zagadnieniach, z którymi to pokolenie, o którym pan wspomniał, nie zawsze daje sobie radę. I to... Wie pan, ja tak pytam dlatego, bo do tej pory uważałem, że ta współpraca organizacji pozarządowych, które skupiają właśnie ten przedział wiekowy, układa się z władzą wykonawczą naprawdę pozytywnie. Dobrze, odpowiem konkretnie. Z moich obserwacji ostatnich lat wydaje mi się, że dobrze byłoby skoordynować po pierwsze współpracę organizacji pozarządowych na terenie miasta Legionowa, ponieważ ogłaszane konkursy, które są w różnych dziedzinach polityki społecznej, zdrowia, nie zawsze startuje do nich kilka organizacji, otrzymuje po 2-3 tysiące złotych, a jeżeli by otrzymała to jedna organizacja wyspecjalizowana, ona mogłaby coś z tego zrobić. Natomiast jeżeli dostanie 2 tysiące, to ona nie wie, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo to jest... Ale nie wie, bo tak dużo, czy tak mało? No właśnie, nie wie, co zrobić, dlatego że z 2 tysiącami przy potrzebach rzędu 20-30 tysięcy jest to po prostu mało i wtedy jest duży problem, po pierwsze. Po drugie, wiele imprez organizowanych jest przez różne organizacje pozarządowe i też uważałem i uważam do tej pory, że lepiej by było skoordynować te działania, na przykład Dzień Seniora, Dzień Służby Zdrowia, Dzień Robotnika Opieki, Pracownika Opieki Społecznej i wiele kombatanta i tym podobne. I żeby więcej zainwestować w to przedsięwzięcie pieniędzy i aktywności społecznej i żeby to było na miarę, powiedzmy sobie, miasta 50-tysięcznego i na miarę ambicji i władz samorządowych, jak i również organizacji społecznych. A jak, panie prezesie, zareagował na ten pomysł prezydent Legionowa? Więc ja chcę tą drogą podziękować panu prezydentowi, ponieważ w lutym zgłosiłem tą inicjatywę na piśmie do pana prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta. I w zeszłym tygodniu odbyło się już pierwsze spotkanie. Prezydent wydał zarządzenie, którym powołuje tą radę, jak i również rada odbyła pierwsze spotkanie w składzie 10-osobowym, ponieważ są tam przedstawiciele organizacji pozarządowych, są przedstawiciele Urzędu Miasta i są przedstawiciele Rady Miasta. I wydaje mi się, że w tym gronie, jeżeli my się spotkamy raz na kwartał, dopraszając przedstawicieli takich organizacji jak Miejski Ośrodek Kultury, czy inne, w zależności od omawianego tematu, to wydaje mi się, że te kwestie wszystkie możemy skoordynować. To jeszcze dla porządku powiem, że przewodniczącym tej rady został pan, tak, czyli Roman Biskupski, a w skład weszli m.in. Ryszard Winicki, Janina Czubek i Waldemar Siwak i radny miejski Tadeusz Szulc oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta. Czym się zajmiecie tak na dobry początek? Po pierwsze, po świętach chcemy się spotkać i chcemy właśnie stworzyć harmonogram na ten rok działań, które będziemy podejmowali. Wcześniej chcę się spotkać z przedstawicielami wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą i są zainteresowane współpracą z nami. Chcemy wysłuchać, co oni mają do powiedzenia, ponieważ Rada reprezentuje tylko niektóre najbardziej aktywne, powiedzmy sobie, organizacje pozarządowe. Natomiast chciałbym się spotkać z wszystkimi pozostałymi i tą drogą też proszę szefów wszystkich organizacji pozarządowych, ażeby zwracali się do nas na Piłsudskiego 3 i przedstawiali swoje propozycje, uwagi, jak oni by to widzieli i w jakiej formie możemy również i z nimi współpracować, ponieważ nie jest to kwestia zamknięta i chcemy wszystkich aktywnych seniorów do tego zaprosić. No właśnie, a propos zgłaszania, kto może zgłaszać swoje pomysły do Rady? Każdy obywatel miasta Legionowa, który ma ciekawy pomysł, może to zgłosić, czy drogą, czy kierując to do nas jako do Rady, czy kierując to do Stowarzyszenia Pomocy Nadzieja, którym kieruję, czy również mam nadzieję, że i pan redaktor, wasza gazeta i telewizja również przekaże nam te wszystkie propozycje, które padną na łamach i ośrodka telewizji, jak i również i gazety miejscowej. Czyli podsumujmy, chodzi głównie o to, aby te działania organizacji pozarządowych
sprofesjonalizować. Tak jest. I usystematyzować, żeby było to wygodniej dla samorządu gminnego, jak i również dla wszystkich organizacji pozarządowych. Czyli tłumacząc to na nasze, ta organizacja zajmuje się szachami, ta wyjazdami do teatru, ta sportem, kulturą, komputerami i tak dalej, i tak dalej. No tak, taki projekt ja chciałbym przedstawić, a wszyscy pozostali pomagają, bo jeden się zajmuje. To nie będzie, panie prezesie, duży problem, bo ja czasami, widzę, że czasami docierają do nas głosy, że jednak mimo wszystko te organizacje no, ze sobą rywalizują. Tak jest. I czy myśli pan, że emeryci i renciści bardzo chętnie przyjmą Uniwersytet Trzeciego Wieku na spotkaniach szachowych na przykład? Trudno mi się wypowiadać za emerytów i rencistów, chociaż bardzo szanuję i przewodniczącego i wszystkie osoby tam działające. Przewodniczący znalazł się w tej radzie. Tak, ale chcę powiedzieć, że my już na dzień dzisiejszy współpracujemy i ze Związkiem Emerytów i Rencistów i tu nie chodzi o to, gdzie kto jest zapisany, ponieważ na przykład, to jest dobry przykład Związku Emerytów. Oni się zajmują sprawami aktywizacji środowiska, ale przede wszystkim idą w pomoc społeczną. My natomiast jako stowarzyszenie chcielibyśmy się ukierunkować na intelektualny rozwój tych osób 45 czy 40 plus, którzy chcą zwiększyć swoją aktywność poprzez na przykład naukę języka angielskiego, pływanie, poprzez rozwinięcie swoich umiejętności malarskich i tak dalej. Czyli temu rozumiem, podobnie. Będziecie przyjmować te osoby, które są u emerytów i rencistów. Ale właśnie o to chodzi, żeby zaktywizować jak największą ilość osób, natomiast nie będziemy pytali skąd ty przychodzisz, jaką masz legitymację, bo to jest najmniej ważne. Czyli dostajecie pieniądze na działanie, przyjść mogą wszyscy. Tak jest, oczywiście i tak jest do tej pory. Dobrze, ten temat kończymy. Kilka słów o legionowskich Amazonkach, które zupełnie niedawno powstały. Ja tylko powiem, że jest to organizacja, która zrzesza kobiety po mastektomii. To jest usunięcie piersi po przebytej chorobie nowotworowej. Data spotkania była chyba strzelona i trafiona w dziesiątkę. Tak, 8 marca. Specjalnie wyznaczyliśmy tą datę, ponieważ jest to Dzień Kobiet, a dotyczy to zagadnienie tylko i wyłącznie kobiet po mastektomii, chociaż dwa słowa chciałbym zamienić również na temat raka piersi, który raka w ogóle i w tym i u mężczyzn. Wyszedł ten temat przy tworzeniu tego tematu Amazonek. Zgłosiło się do tej pory 17 pań. Nawiązałem kontakt ze szpitalem. Odbyło się pierwsze spotkanie i dogadaliśmy się w takich kwestiach, że raz w miesiącu będzie przyjeżdżał lekarz-onkolog, który będzie udzielał konsultacji wszystkim paniom po mastektomii. Będzie również krótka informacja w czasie tego pobytu o profilaktyce raka piersi. I chcemy tą profilaktykę rozszerzyć. Tutaj chcę ukłon w kierunku pani naczelnik Ewy Wieteski, która się już włączyła w to zagadnienie. Kolejne kwestie, które chcemy rozwiązać to, tworzymy grupę w tej chwili rehabilitacji ruchowej, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Też się nauczyłem wiele z tego. I również i ta grupa będzie raz w tygodniu ćwiczyła w naszych salach. I również w rozmowach z dyrektor Szpitala Onkologicznego w Bieliszewie ustaliliśmy, że będziemy pomagać również przy protezach. Ale to już jest wiele innych ciekawych tematów, które zapraszam wszystkie panie, które są zainteresowane tym tematem. I szczegóły omówimy sobie może, bo to jest dłuższy temat. Jedno zdanie tylko na temat mężczyzn. Wyszła kwestia również tego, że rak i zagrożenia wynikające z rakiem to nie tylko kobiety, bo tutaj mówimy o klubie Amazonek i on sobie będzie działał swoim życiem, natomiast zastanawiamy się w tej chwili, jak pomóc mężczyznom, których zagrożenie rakiem jelita grubego, jak i również rakiem prostaty jest bardzo poważnym problemem. W tej chwili nasze stowarzyszenie przejęło w tym roku realizację części zadania promocji zdrowia w 2011 roku i robimy bezpłatne badania dla osób, dla mężczyzn i kobiet, którzy są zagrożeni rakiem jelita grubego, łącznie z wycięciem polipów i tak dalej. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ponieważ jeżeli ktoś by chciał prywatnie pójść zrobić to, czyli zrobić koronoskopię, jak i również z wycięciem polipów, jest to specjalne przygotowanie i tak dalej, to koszt takiego zabiegu to jest około 1000 zł. Nie wszystkich na to stać. Natomiast dzięki panu prezydentowi, dzięki przyjęciu przez Radę Miasta programu promocji zdrowia możemy i myśmy to zadanie otrzymali i realizujemy. I tą drogą również zapraszam wszystkich
zagrożonych tą sprawą, ażeby zgłaszali się do nas. Jeszcze mamy kilka miejsc na ten rok, gdzie osoby, które się zapiszą, przejdą konsultację lekarską i następnie zostaną zakwalifikowane bądź nie na dalsze procedury w tym zakresie. Zgłaszanie oczywiście Piłsudskiego 3. Piłsudskiego 3, tak. 784-0515 bądź Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapraszamy. Bez pomocy nie zostawiacie również najstarszych mieszkańców Legionowa, którzy mimo wielu apeli i w prasie, apeli policjantów, wciąż padają ofiarą oszustów. To są wnuczęta, to są pielęgniarki środowiskowe, które dają się we znaki legionowskim seniorom. I znowu dzięki temu, że mamy uniwersytet, dzięki temu, że rozmawiamy między sobą, wyszła sprawa kilka tygodni temu, że jedna z naszych koleżanek, która jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na której nigdy bym się nie spodziewał, kobieta inteligentna, wykształcona, dała się nabrać na wnuczka, fałszywego wnuczka, tak, i człowiek wyciągnął od niej ponad 15 tysięcy złotych i niestety do tej pory nie został zatrzymany. I to spowodowało kolejne nasze działanie, kolejną naszą propozycję, również bazując na doświadczeniach Unii Europejskiej czy innych naszych regionów Polski, wyszliśmy z propozycją do pana prezydenta i Rady Miasta, ażeby rozpocząć realizację kilkuletnią programu Bezpieczny Senior w Bezpiecznym Legionowskim Domu. Ten program chcemy podzielić na kilka lat i permanentnie go realizować w takich trzech zagadnieniach. Czyli najpierw niebezpieczeństwa wynikające i prewencja w zakresie, czyli informacja i zapobieganie. Druga kwestia to jest wszystko, co jest związane z drogą. A trzecia kwestia to jest cyberprzestrzeń i to, co jest dla dużą barierą dla seniorów, czyli to, co wynika z zagrożenia z internetu. I prośba moja do pana redaktora, bo żeśmy rozmawiali z funkcjonariuszami, zgadzam się. A żebyśmy na przykład zrobili taki CD, dysk maleńki, gdzie pokażemy scenki, jak okradają ludzi na bazarze w Legionowie albo na cmentarzu w Legionowie, żeby po prostu uprzedzić naszych seniorów, jak to będzie. Dobrze, panie prezesie, ale jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta od dawna. Jak zamierzacie dotrzeć do 16 tysięcy seniorów, bo tylu ich jest na terenie Legionowa? No nawet więcej, 22 tysiące według danych, które przedstawia nam Urząd Miasta. My chcemy dotrzeć poprzez właśnie pana redaktora, czyli poprzez środki masowego przekazu. Panie prezesie, to od wielu lat naprawdę i w gazecie, i w telewizorze powtarzamy, naprawdę z uporem maniaków już. No więc teraz odpowiadamy. Jakie to są te zagrożenia i wciąż są osoby, które dają się nabierać. No więc ja nie zakładam w tym programie, że zlikwidujemy te zjawiska, dlatego że są różni ludzie. Natomiast ja zakładam, że człowiek, czy to będzie senior, zresztą generalnie człowiek, który wie wcześniej o tych instrumentach, i zagrożeniach, może po prostu nie pozwolić siebie oszukać. I te instrumenty chcemy dać, bo uważamy, że to nam wszystkim pomoże w tym. I pięknie pan zatoczył takie koło. Wróciliśmy do Rady Seniorów, która ma pełne ręce roboty teraz. Dzięki tym wszystkim działaniom, które uważam, że ja uważam, że tak, ale najważniejsze chciałbym zakończyć tym, że my nie mamy żadnej możliwości realizacji tych stawianych celów, czyli pomożenia sobie wzajemnie, jeżeli by nie było takiej dobrej atmosfery ze strony pana prezydenta Smogorzewskiego, jeżeli tutaj Janusz Klejmen, czyli przewodniczący Rady Miasta, by się do tego nie włączył i wszystkie inne osoby. Przychylność mediów, które na pewno się do tej akcji chciałem zakończyć. Włączą. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem był Roman Biskupski, prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.